Cześć, witajcie. Cześć. Wiecie, że już niedługo nie będziecie musieli chyba w ogóle ładować swoich smartfonów? Tak. No. Nie, taki żartujemy poważnie, taki cykl takich nagłówków się pojawił, że bateria na 50 lat starsza, o Jezu, w ogóle co to będzie, tak? No, de facto niby tak, no. Nie no, niby tak. Kłamać no. Nie kłamią. Kłamać nie kłamią, no to wiesz, no. Słuchaj, no z drugiej strony mamy w tym momencie zegarki, które mają baterie, które starczają na, no może nie na 50, ale na 5 lat to wystarczają. No, no czy jakiś miałem taki zegarek, co się sam nakręcał, jak machałem ręką. A no to tak, ale nie, no mówię o, wiesz. Tak, mówimy o urządzeniach już zasilanych akumulatorami. No wiadomo, no, nosidełków, wearables, czy jak to się tam teraz modnie nazywa, mamy coraz więcej. No, wymaga to baterii. Kurczę, faktycznie ładowanie takiej malutkiej bateryki co chwilę, no to każdy, kto ma smartwatcha, to wie, jaki to jest rzut. Wszystko się sprowadza do tak naprawdę dwóch rzeczy, tak? Do pojemności tej baterii faktycznej i do zapotrzebowania na prąd, no bo to jak będziemy mieli małe zapotrzebowanie na prąd, no to nawet istniejąca bateria starczy na lat kilka, tak? No weźmy sobie, nie wiem, no, kalkulatorek chociażby taki zwykły, mały, nie mówię ten solarny, tylko taki, co to ma swoje baterie, no też potrafi parę ładnych lat pociągnąć. No tak, ale no kalkulatorek, no to jest tak kilka razy głupsze od aktualnie no, używanych smartwatchy. No, nawet tak, od słuchawek bym zaryzykował. Dokładnie. Zresztą no, popatrz, słuchaj na telefony takie powiedzmy z końcówki lat 90. Które miały dużo mniejsze baterie niż teraz, bo to tam 1000 mAh 800 się zdarzało. Pod korek, nie? Tak, i potrafiły ci trzymać tydzień, nie? Na baterii. Także to jest wszystko kwestia poboru mocy. Dobra, ale bo drugi takie hasło, takie co to miało nabudzić, narobić kliknięć, to że ta bateria atomowa. Miniaturowy atom, atomowa bateria. Tak, w ogóle takie mamy, nagłówki będziemy się mieli pojawiły. Małą elektrownię atomową w ogóle w kieszeni. Przed paroma dniami, tak? Znaczy, wiesz, pomijam, że atomowe jest wszystko, tak? Bo wszystko jest z atomów poskładane, to... Cicho, nie zdradzaj takich tajemnic. Tak? Myślisz, że kurczę, że... Powiem ci, nawet wiatrak i panel solarny jest atomowy, bo on z atomów jest poskładany, także wiesz... Metalu, tworzywa... Tak, nie wiem, co ekolodzy na to, jak się dowiedzą, że właśnie sobie stawiają... Nie kracz, bo jak słyszę ekolodzy, to dostaję drgawek nerwowy. Dobra, ale... Wracajmy do sedna. Tak. Oczywiście Chińczycy. Żeby nie było, że ktoś... Ale Koreańczycy też się dorzucili do sprawy i... Znaczy, generalnie tak, o co chodzi? Mówmy, że nuklearne, tak? Bo to atomowe to jest właśnie, wszystko... Powiedz w ogóle w czym rzecz. No jest bateria. Słuchajcie, sprawa tak naprawdę jest stara co najmniej jak loty kosmiczne, a podejrzewam, że jeszcze starsza, bo generatory oparte na promieniotwórczych izotopach były stosowane w eksploracji kosmosu w zasadzie od zawsze. Jako alternatywa dla baterii słonecznych, na przykład dla tych sond, które latają tak daleko, że tam słońce już specjalnie nie świeci, albo tam, nie wiem, na ciemną stronę Księżyca, czy coś takiego. O co tu w skrócie chodzi? Jeżeli mamy coś radioaktywnego, to nie musi być od razu jakiś uran, pluton, bo jest od metra radioaktywnych izotopów, które są dużo, dużo spokojniejsze i łagodniejsze, no to on promieniuje. Co to znaczy, że promieniuje? To znaczy, że wysyła promieniowanie, nie? Takie odkrywcze bardzo. No co to jest promieniowanie? No, promieniowanie to jest jakaś tam fala elektromagnetyczna lub cząstki. To czy fizycy do tej pory tam toczą spory i tam... Dobra, nie wchodźmy w fizykę kwantową, ale tak zasadniczo to się specjalnie nie różni na przykład od tego, co się dzieje na Słońcu, bo w Słońcu też zachodzi reakcja nuklearna i efektem tego jest promieniowanie słoneczne. I teraz tak, jeżeli potrafimy promieniowanie słoneczne przerobić na prąd przy pomocy panelu słonecznego, to inne promieniowanie też potrafimy przerobić na prąd. I tak w bardzo ogromnym skrócie działają te urządzenia. Czyli mamy coś, co świeci, tylko że świeci nie światłem widzialnym, tylko innym. I mamy po prostu taki odpowiednik kolektora słonecznego, który to światełko łapie i przerabia na prąd. No i w tym opisie to wygląda dosyć prosto, prawda? Tak, bo to jest tak naprawdę proste i to w ogóle nie jest żadna nowość, bo tak jak mówię, no takie rzeczy latały w kosmos w latach dokładnie pewnie 60. marinery i tak dalej. Nie? Tak, no to właśnie na lunochod na pewno był czymś takim napędzany. No lunochod jeszcze tam miał baterię słoneczną w tym deklu, ale... Miał, ale no, musiał mieć... Miał musiał mieć jakieś źródło takie główne, tak? Znaczy nie wiem, co było główne,
dziwne, ale generalnie no, Słońce tam nie zawsze na tym Księżycu jest. No w każdym razie nie jest to nowum. Nowum jest to, że jest to zminiaturyzowane. Nowum jest właśnie, nowum jest miniaturyzacja, że ktoś po prostu pomyślał, żeby to sobie można było zrobić i zmniejszyć do poziomów bateryjki. No i nowum jest to, że no to ma być technologia, która trafi pod strzechy. I teraz tak, na temat tego, czy to jest jakieś w ogóle bardzo szkodliwe, czy nie jest, to ja się nie będę wypowiadał, bo podejrzewam, że jakoś nie bardzo, no bo to promieniowanie naprawdę jest śmiesznie nieduże. Więcej się napromieniujemy po prostu gadając przez telefon, bo to przecież też promieniowanie jest. Też trochę inne, ale, no ale jest, no nie oszukujmy się, poza tym tych promieniowań wokół no, nas jest po prostu no, kurczę, od metra. Byle przychodni dostajemy chyba więcej niż nasz telefon nam zafunduje przez rok. Dokładnie, trochę w to, trochę w tamto nie robi różnicy, natomiast na czym polega problem i dlaczego to nie jest tak, że będziemy mieli telefon na 50 lat, co to w ogóle mu bateria starsza? No, może kiedyś będziemy, no nie mów, ale jeszcze nie teraz. Nie, ale to na pewno, znaczy jeżeli będziemy mieli, to na pewno nie w ten sposób. Właśnie jaki jest problem z tą baterią? Ona ma, proszę pana, 100 mikrowatów mocy. No to siła to jest jedna dziesięciotysięczna wata. Biorąc pod uwagę, że smartfon tych watów potrzebuje no kilka. Jednak, no. No to nie będę się kłócił, ale w zasadzie no, poniżej wata no to w ogóle nie ma o czym rozmawiać, jeżeli chodzi o zasilanie. No w zasadzie czegokolwiek. No, tak? Może jakieś, nie wiem, bikony, coś. Więc, nie, no tak, oczywiście. Ale, ale no znowu... Oczywiście tak. Aż tak tej baterii też nie zmniejszy, no bądźmy szczerzy. Ta bateria ma sens do urządzeń, gdzie te 100 mikrowatów wystarcza, tym bardziej, że można ich tam włożyć, nie wiem, 10 i będziemy mieli już jednego mikrowata, no nie? Jednego miliwata, przepraszam, co ja ale mówię. To nadal, kurczę, jest mało. Wiesz, jeżeli to ma być na przykład jakaś stacja monitorująca, która raz na minutę szczytuje ci, kurde, pogodę i wilgotność no, i ją no to wysyła, ma sens, nie? To nie ma sprawy. Zresztą, z tego co wiem, to na różnych takich instalacjach, co to tam się na biegunach rozstawia i w różnych no, trudno dostępnych miejscach, to właśnie tego rodzaju izotopowe generatory. Tylko, że większe, tak? Tak. Teraz to jest na tyle małe, że teoretycznie, tak jak tutaj w opisach, no dałoby się chyba upchnąć już do smartfona, chociaż też to nie jest mikroskopijne, czyli na razie słuchawki, smartwatche, inne rzeczy noszone odpadają, a akurat tu noszonki by pasowały idealnie, bo mają, niektóre mają małe zapotrzebowanie na prąd, jeżeli to jest jakiś tam, nie wiem, lokalizator czy coś takiego. No, no jakiś te... taki breloczek, co to no, ci pozwala znaleźć ale, walizkę, kurczę, no, tak, to ja bym to, tu poczekał. Ja bym tu jeszcze trochę poczekał. Może z czasem te baterie no, naukowcy wykminią, żeby wyciągać więcej z takiego generatora. Nie, no da się na pewno. No Chińczyk zapowiada, że tam no mu te moce będą rosły. Tylko no teraz tak, słuchaj. No, jak to w ogóle, tak jeszcze wtrącę. Firma nazywa się Beta Volt Technology, która tą baterijkę zrobiła. To tak, żebyśmy słuchaj, oddali kredyty, nie? No, jak to Kobuszewski mówił w kultowym skeczu, praw fizyki pan nie zmienisz, tak? Mhm. I generalnie... Ważne są dwie rzeczy, czyli taka faktycznie czysta ilość energii, która jest wypromieniowywana z tego izotopu i sprawność tego przetwornika, czyli ile z tej energii jesteśmy w stanie wychwycić i przerobić na prąd. Tak? W tej chwili, tak jak mówiliśmy o tych takich przenośnych solarnych ładowarkach, no to sprawność słonecznych instalacji jest na poziomie 30%. Słuchaj, przypuśćmy, bo ja nie wiem, nie dokopałem się do tych danych, zresztą podejrzewam, że one nie są jakoś tak bardzo, bardzo publicznie podawane. Przypuśćmy, że sprawność tego przetwornika w tej baterii jest na poziomie 10%. No, to jeżeli podniosą ją do 100%, to znaczy, że 10-krotnie wzrosła moc. No, to jest imponujący wynik, ale to nadal jest 1 miliwatt, no, tak? Właśnie. Ha. No. Żeby dalej podnieść moc, to już nie wystarczy podnosić sprawności, tylko trzeba po prostu zwiększyć siłę promieniowania. Po prostu musimy no mocniej przywalić. Właśnie dochodzimy, tak? I tu się zaczynają kłopoty, no bo są, no. Tak, no bo to już się zaczyna robić rzecz, która być może nie będzie obojętna dla otoczenia. Nie, dobra, też pewnie zwan. Trzykrotnie pewnie można, ale no jeżeli nie, byśmy nie chcieli. No. Jeżeli byśmy chcieli uzyskać ten wat, powiedzmy, trzymajmy się tego wata, że to jest taka moc, od której można już coś używać, to znaczy, że musielibyśmy 10-krotnie zwiększyć sprawność urządzenia plus 1000-krotnie zwiększyć promieniotwórczość.
No albo tysiąckrotnie sprawność, a dziesięciokrotnie. Ale wiesz, sprawności... No, właśnie, no też nie da się... Sprawności nie podniesiesz powyżej 100%. No. Jest, tak, dlatego mówię, no jeżeli sprawność w tej chwili jest 10%, no, to ją możemy podnieść optymistycznie, dziesięciokrotnie. Jeżeli, jeżeli w tym momencie sprawność jest 1%, to podniesiemy ją maksymalnie stukrotnie, a więcej już jej nie podniesiemy. No, dalej musimy pompować więcej po prostu, więcej tego promieniowania. No, więcej promieniowania albo większa bateria, no i w zasadzie... Jeszcze jest jedna możliwość, czyli tak. Możemy zastosować izotop, który ma krótszy półokres rozpadu, bo to, co oni tam zastosowali, ma półokres rozpadu 100 lat. 100 lat. Tak. 100 lat, czyli po 50 latach jest, powiedzmy, na tyle nieduży ubytek, że... Że jeszcze działa. Bo może wytłumaczmy, co to jest półokres rozpadu. To znaczy, że w tym okresie połowa materiału się rozpadnie. Czyli po prostu przerobi się na promieniowanie, tak w skrócie, tak? Ale to też nie można taki, to też nie będzie taki liniowy spadek, że po tym okresie będzie połowa jakby wydajności tej baterii. Mniej więcej. No nie, no bo to tam jest jeszcze kwestia, że poniżej pewnego progu ten... No dokładnie, ale dobra, dla uproszczenia, żebyśmy wam nie namącili za mocno, nie? Wymyślili sobie, że przy 100-letnim półokresie rozpadu po 50 latach będzie to nadal funkcjonowało z wystarczającą wydajnością. Jeżeli zastosujemy coś, a są takie materiały, które się bardzo szybko rozpadają, no czyli tak, bardzo szybko, czyli powiedzmy 10 lat. Będzie może lat, więcej tej energii, ale znowu... Ale znowu będzie krócej działało, no słuchaj... Kurczę, a z drugiej strony, po co komu smartfon działający 50 lat? Ja bym 10 lat to jest dla smartfonu jak dla mnie max. Znaczy wiesz... Przy obecnym, że tak powiem, postępie jakby technologicznym i no też zużywalności się tych urządzeń, bo tak jak pomyślimy, jak często wymieniamy smartfon, to często też go wymieniamy, po prostu go rozwaliliśmy, a nie dlatego, że jest był, nie wiem, przestarzały czy niesprawny. No wiesz, tak? Zaczyna to być traktowane jak, nie wiem, no kurczę, skarpetki, no może nie aż tak. No, no się, ale no, się takie zużyją, droższe skarpetki. Takie droższe, no tak. Wiesz... No, powiem ci, że widziałem już niektóre smartfony, które były w cenie tych co droższych skarpetek, tak? No, albo inaczej, ja widziałem skarpetki, które były w cenie flagowych smartfonów. A nie, no to wiesz, oczywiście wiesz, no to można sobie zrobić. Ale to jakby... To za logo płaciłeś, dokładnie, nie? Tu się... Tak, tak. Ale no wróćmy jakby do tematu. No smartfon... Kurczę, nikt nie chce, żeby ten smartfon pracował 10 lat... Bo moim zdaniem to 5 to by było max. Natomiast do czego zmierzamy? No... Dużo jeszcze wody w Wiśle musi upłynąć, żeby takie baterie w ogóle trafiły na, nazwijmy to, komercyjny rynek, bo do takiego powszechnego użycia to nawet nie ma co myśleć. Ja myślę, że nie, że w ogóle daj spokój. To jeżeli chodzi o elektronikę użytkową, to może się właśnie w jakichś lokalizatorach, jakichś takich pierdółkach, gdzie naprawdę tam... Gdzie to zapotrzebowanie na energię jest małe i ta bateria nie musi być duża. No bo wiadomo, no baterie też, pojemność baterii też można i moc zwiększyć, zwiększając samą baterię. Tylko no, nikt nie będzie nosił akumulatora na plecach ze smartfonem, tylko dlatego, żeby ten smartfon działał bez ładowania kilka lat. No. Także, no co, takie przesłanie z tego filmu, myślę, jest takie, że cała sprawa jest troszeczkę, podkreślamy, przehypowana. To oczywiście jest przełom, natomiast to nie jest absolutna nowość. Nowością jest to, że to jest w tej chwili na tyle małe, że dałoby się, powiedzmy, upchnąć do urządzenia mobilnego. No, przehajpowana. Ona jest w ogóle super, bo patrz, bo nie dość, że atomowa, jak wszystko jest a jak jest atomowe, to już w ogóle jest, kurde, nie, wiesz. Nie, to by musiało być zielone, tak, żeby było mowa. Ale atomowe też, to chwyta, wiesz, bo to tam... Trochę mniej, no, ale... Coś, nie, jak no wiem. Dobra. W każdym razie nie bądźmy chórooptymistami w tej materii. Nie, nie, to absolutnie nie jest metoda na zapewnienie sobie smartfona, którego nie trzeba ładować. No. Nie ta technologia, nie to, po prostu... Tak, nie to rozwiązanie, także nie liczcie na to, że będziecie mieli smartfon z atomową baterią. Chyba, że się naprawdę tak totalnie sromotnie pomyliliśmy i za 20-30 lat, ale teraz pytanie, czy za 20-30 lat będziemy używać smartfonów, czy może raczej wszczepków od pana Ilona? Wiesz co, to diabli wiedzą, bo przecież, kurde, no popatrz sobie, jak wyglądały telefony te 20 lat temu, jak wyglądają teraz. I ja pamiętam, jak... I co zrobiliśmy po drodze źle? Oj, bardzo dużo. Przecież
planujemy, może w wakacje nam się uda zrobić taki cykl pod tytułem Droga do smartfona, czyli po prostu od pierwszych walizkowych komputerów do skończywszy na powiedzmy na jakimś tam pierwszym smartfonie, co tam po drodze. I właśnie się właśnie chcemy pokazać te głównie ślepe zaułki i nieudane rzeczy, bo ale no to nie spoilerujmy, to będzie na to czas. Także nie jarajcie się każdym newsem technologicznym, jaki znajdziecie, bo niektóre to po prostu troszeczkę takie są. A czasem troszeczkę kogoś ponosi wyobraźnię, jak to opisuje. Ja nie mówię, że mnie czasem nie ponosi, ale no, czasem jak autora poniesie, to właśnie wychodzą takie kwiaty, jakie wyszły. Spokojnie, wiesz, a jak się jeden podjara, drugi to przeczyta, to potem tak, wyjdzie, tak, nie? Tak. No. Siła jakby kuli śnieżnej. To mam nadzieję, że troszeczkę wiecie już, o co chodzi z tą atomową baterią, a my zapraszamy Was na kolejne pogaduchy za jakiś czas. Cześć.